Perfekcjonizm nauczył mnie, że dążenie do doskonałości daje dużo satysfakcji, pomimo tego, że ta sama w sobie jest kompletnie nieosiągalna. Jakim cudem może sprawiać nam przyjemność coś, czego nigdy nie osiągniemy? To trochę tak, jakby sensem naszych działań było rozpoczynanie projektu ze świadomością tego, że przyjemność daje nam sam proces dążenia do czegoś, bo osiąganie tego ideału jest kompletnie nierealne, ponieważ nasze oczekiwania są zawsze troszeczkę wyżej względem tego, co reprezentuje sobą rzeczywistość. Witaj na ziemi, Syzyfie. Dlatego potrzebujemy mieć w życiu pewne wytyczne odnośnie do tego, w jakim kierunku chcemy iść oraz poczucie tego, kiedy będzie to wystarczająco dobre. To jest mój wystarczająco idealny świat. Czy jest coś, czego nie rozumiesz? Tak poza tym polecam obejrzeć to wideo. Bardzo dużo wartości w sobie niesie. Bez poczucia kierunku oraz sensu tego, kiedy powinniśmy coś skończyć i uznać za wystarczająco dobre, możemy dążyć do doskonałości w nieskończoność i nigdy jej nie osiągnąć. Perfekcjonizm nauczył mnie lepiej rozumieć, co to znaczy zrobić coś wystarczająco dobrze. To znaczy zrobić jakąś czynność do poziomu, w którym ma ona dla nas użyteczną wartość, ale niekoniecznie wyżej i niekoniecznie jeszcze lepiej, ponieważ nie wnosi to już aż tak wiele do naszego poczucia satysfakcji. I tu dochodzimy do kolejnego bardzo ważnego punktu. Bycie perfekcjonistą nie jest samo w sobie złe. Pytanie, w jakim kontekście używamy tej frazy? Oczywiście odnosimy się tutaj do naszego codziennego, normalnego życia. Inaczej będziemy rozpatrywać tą frazę w kontekście do takich wartości jak profesjonalizm albo dążenie do bycia w czymś najlepszy. Na przykład, jeżeli chodzi tutaj o jakieś igrzyska sportowe albo sytuacje, które wymagają solidnej konkurencji. Natomiast jeżeli ciągle jesteś skupiony na tym, czego brakuje, co jest złe, niewystarczająco dobre i ciągle chcesz to poprawiać, to jest bardzo duża szansa, że się tym wyczerpujesz. Powodzenia ze swoimi myślami samobójczymi w kryzysie egzystencjalnym, gdy dojdziesz do wniosku, że natura ludzka nigdy nie będzie doskonała i nie ma sensu starać się w czymkolwiek, cokolwiek osiągać. To jest właśnie ten zły rodzaj perfekcjonizmu, który pochodzi z lęku oraz z takiego poczucia niedoskonałości. W tym przypadku polecam albo wyluzować, albo pójść do psychoterapeuty, albo kupić na przykład mój kurs medytacji i nauczyć się porządnie medytować, żeby lepiej akceptować rzeczywistość taką, jaką ona jest. Powracając, równie dobrze może nas satysfakcjonować to, jak zrobimy coś na 80%, i będzie to bardzo podobne, jak gdybyśmy dali z siebie 99%, ponieważ mamy tu do czynienia z naszym subiektywnym poczuciem satysfakcji z tego, co robimy. Przecież nie muszę być zawodowym kulturystą, aby czerpać satysfakcję z podnoszenia ciężarów. Podobnie nie musisz być Bóg wie jakim twórcą, żeby mieć satysfakcję z tego, że coś sobie stworzysz, bo narysujesz jakiś rysunek, stworzysz jakiegoś posta, wrzucisz go w media społecznościowe. Aby określić poczucie wystarczająco dobrze, warto jest mieć pewne ograniczenia. Może to być ograniczenie czasowe, może ilość narzędzi, jakich używamy. Konkretny projekt, jedna idea, jeden pomysł, na którym się skupimy. Jest to o tyle ważne, bo jak będziemy chcieli zrobić za dużo i będziemy oczekiwać z siebie zbyt wiele, to możemy się tym przygnieść i bardzo mocno zniechęcić. Poza tym, jak chcesz określić linię, granicę pomiędzy tym, co jest wystarczająco dobre, a co nie jest wystarczająco dobre, jeżeli sam tego wcześniej nie określisz. Będziesz się wahał, będziesz bardzo niepewny siebie, twój umysł będzie przeskakiwał pomiędzy jednym i drugim, pomiędzy czarnym i białym. I tak funkcjonuje mechanizm rozszczepienia w naszych umysłach i często perfekcjoniści mają bardzo z tym problem, że nie odróżniają jednego od drugiego. I to dlatego, ponieważ brakuje im solidnego sensu granic. Myślę, że to jest jeden z takich najpowszedniejszych konfliktów, w jakich tkwimy jako ludzie i jest on z nami od momentu, w którym wynaleźliśmy język oraz znaki graficzne. Przy określeniu tych granic może pomóc ci zasada Pareta. I w tym przypadku warto jest zadać sobie jedno fajne pytanie. Jakie 20% moich wysiłków daje mi 80% efektów? Przykładowo, nie muszę wykonywać wszystkich ćwiczeń na siłowni i robić trening 6 razy w tygodniu. Wystarczy, że będę go robił 3 razy w tygodniu i będę wykonywał podstawowe ćwiczenia. Podobnie, nie muszę wykonywać wszystkich skomplikowanych asan jogi. Wystarczą mi te fundamentalne, aby zadbać o swoje emocje, umysł oraz ciało. Nie muszę być oświecony, żeby gadać o oświeceniu. Żartowałem, to już nie jest modne.
Poza tym, jak nie jesteś oświecony, to nie mów innym ludziom o oświeceniu. To niezdrowe, jeszcze im siądzie na psychę. Tak na samym końcu, mówiłem już, że perfekcjonizm jest bardzo samolubny? W końcu, jaka jest twoja motywacja, aby uważać, aby rzeczy były lepsze niż są, takie, jakie są? No, dam ci podpowiedź. To twoje pragnienie, abyś czuł się po prostu dobrze z tym, gdzie jesteś. Poza tym to też bardzo mocno umacnia naszą samoocenę, gdy robimy coś po prostu dobrze. To ja, narcyz się nazywam, przepraszam i dziękuję, ja tych słów nie używam. Ja mam na imię Damiano, dzięki wam serdeczne za uwagę, zostawcie dla mnie lajki, komentarze dla algorytmu, co by wideo załapało jak najwięcej wyświetleń. Subskrybujcie kanał i kliknijcie w dzwoneczek, aby być ze wszystkimi materiałami na bieżąco. Jeżeli chcesz pomóc mi w rozwoju kanału oraz pomóc opłacić rachunki, możesz wesprzeć mnie dowolną kwotą na Patronite oraz PayPalu. Dzięki serdeczne, serce się cieszy. Udostępnij ten film, możesz podesłać go któremuś ze swoich znajomych, który uważasz, że będzie mógł skorzystać z tego nagrania. Zapraszam cię na moją stronę projektfindyourself.com.pl. Tam możesz zapisać się na newsletter. Będę wysyłał ci raz na jakiś czas wiadomość z przypomnieniem odnośnie do tego, jakie materiały ostatnio udostępniłem oraz podzielę się z tobą cennymi wskazówkami dotyczącymi twojego rozwoju. Obiecuję, że będzie bez spamu, lekko, przyjemnie, fajnie, także zachęcam cię ze szczerego serca. Na mojej stronie możesz również dowiedzieć się więcej o moich kursach online, a jeżeli chcesz ze mną popracować, to zapraszam na konsultację. Dzięki serdeczne i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego, elo, buźka. To ja... Narcyz się nazywam. Boże, jak mi się faza włącza, to ja nie potrafię tego wyłączyć. Dzisiaj przy montażu będę cisnął bekę. Kurczę, nie zapomniałem, jak to się robi.